inaczej niż Polska. Chciałam wam zaśpiewać coś o moim życiu. Narosta jak dróg, on odnalazł kiedyś mnie. Rozpoznałam, że to Bóg, że ratunkiem dla mnie jest. I przyjęłam dar tej miłości, która trwa, która nie zgodziła się, bym to ja poniosła śmierć. O, to pewne jest, jednego Pana dziś mam. Jemu ufam, Jego znam, bo On jest zawsze ten sam. Jego jest moc, Jego imię wzywam w głos. Kocham Go, bo On za mnie zmarł. Jezus mą drogą jest, nie mam już innych dróg. Tylko Jego słuchać chcę, to wszechmocny, to mój Bóg. Nową stworzył mnie, włączył w siebie przez swą krew. Nie odłączy teraz nikt od miłości Jego mnie, bo to pewne jest. Wiecie, co jest pewne? Jest pewne, że On nas wybawił. Jest pewne, że ja przyjęłam Jego zbawienie. I tam są takie słowa. Rozpoznałam, że to Bóg. Wiecie, dzisiaj w tych świadectwach, które mówimy, możecie rozpoznać, że to jest prawdziwy Bóg. Że to jest prawdziwy Bóg. Dziś, kiedy słyszycie nasze słowa, nie zatwardzajcie swojego serca w ogóle. Nie zatwardzajcie swojego serca. To jest wasza wolna wola, wasz wolny wybór. Czy wy wybierzecie miłość, która jest i która trwa, i która oddała za ciebie życie? Czy wybierzesz miłość, która oddała za ciebie życie? Czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję, żeby położyć za kogoś życie? Wiecie, ktoś kiedyś mądrze powiedział, że nie warto żyć dlatego, dlaczego nie jesteś w stanie oddać swojego życia. Tak jest. Jeżeli nie jesteś w stanie oddać za coś swojego życia, to znaczy, że nie żyjesz. Że nie żyjesz. W ogóle nie łudź się, człowieku. Nie żyjesz. To ty wiesz. To ty wiesz. Gdy jesteś sam ze sobą, może to są bardzo rzadkie chwile, bo wiecie, jesteśmy mistrzami w zajmowaniu sobie czasu. Jesteśmy mistrzami w zajmowaniu sobie czasu, w byciu pracoholikami, w zdobywaniu rzeczy, w zdobywaniu sukcesów. Jesteśmy w tym mistrzami, a nie potrafimy spędzić czasu sami ze sobą i zobaczyć, co w ogóle w nas jest, jakie mamy chore myśli, jakie mamy pragnienia, jakie mamy niezaspokojone pragnienia, jakie mamy powyginane rzeczy w sobie, jakie mamy deficyty w sobie. Wiecie, ja kiedyś stanęłam na rozstaju dróg, dokładnie. I w oryginalnym tekście piosenki jest, że tam stał przydrożny Chrystus, ale przydrożny Chrystus mi nie pomógł, gdy byłam na rozstaju dróg. Nie pomógł mi. Nie pomógł mi. W tej piosence, w oryginale też jest napisane, że szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz. Jesteś jak wolny ptak. I co z tego? Wiecie, każdy z nas dąży do szczęścia. Każdy z nas chce szczęśliwej drogi i ma jakieś plany w głowie. Ma jakieś plany. Myślimy sobie, okej, będę się uczyć, dostanę dobrą pracę, poznam kogoś miłego. Może będziemy razem do końca życia i żyli długo i szczęśliwie. I wiecie, ja też miałam takie plany. Każdy z nas ma takie plany, tylko że te plany są okrant potwór. W ogóle te plany są w ogóle do niczego. Bo jak stajesz na rozstajach dróg, gdy stajesz w sytuacji, kiedy nie wiesz w ogóle co robić, to nikt ci nie podpowie. Nikt ci nie podpowie. Ja wiecie, jak spotkałam Boga, odkąd spotkałam żywego Boga, to ja mam wewnętrzny głos, który mi mówi, w którą stronę mam iść. I nie muszę już być na rozstajach pod jakąś figurką z drewna. Nie, bo ja znam prawdziwego Jezusa Chrystusa, który jest żywy. Który jest żywy. Jednego Pana dziś mam.
Jemu ufam, Jego znam, bo On jest zawsze ten sam. Jego jest moc, Jego imię wzywam w głos. Jezus, bo to jest Jezus. Słuchajcie, to jest Jezus. On w ogóle przyszedł, żeby pokazać nam Ojca. On powiedział, kto widział mnie, ten widział Ojca. Przez całe życie byłam sierotą. Byłam sierotą. Wiecie, co cechuje sieroty? To, że są głodne miłości. Są głodne miłości. Popatrz w swoje serce. Czy rzeczywiście masz zaspokojoną tą podstawową potrzebę miłości i bezpieczeństwa? Czy jesteś kochany? Czy czujesz się kochany? Czy nieustannie musisz potwierdzać swoją wartość przez to, że zdobywasz nowe tytuły przed nazwiskiem? Przez to, że inni Ci pochwalą? Przez to, że łożysz na jakieś szczytne cele? Przez to, że starasz się być dobry? Czy chcesz w ten sposób budować swoją wartość? A co jeżeli to wszystko runie? Co będzie wtedy stanowiło o Twojej wartości? Co będzie stanowiło o Twojej wartości? Wiecie, co stanowi o naszej wartości? Życie Jezusa Chrystusa i Jego krew. Na tym świecie wszystko jest warte tyle, ile jest ktoś skłonny za to zapłacić. Za Twoje życie ktoś zapłacił życiem. Ten ktoś, kto jest Bóg, Jezus Chrystus. On przyszedł tutaj w ciele. On nie był jakiś enigmatyczny. On nie był kimś, kto nie czuł bólu. On nie był kimś takim. On modlił się w Getsemane, tam w tym ogrodzie i pocił się krwawymi kroplami potu i mówił: Ojcze, nie moja wola, ale niech Twoja się stanie wola. Niech Twoja wola się stanie. Gdzie? Wiecie, jaka była wola Ojca? Żeby każdy z Was doświadczył Jego miłości i żeby każdy z Was, zamiast być sierotą, tak jak teraz jesteście, doświadczył miłości ojcowskiej, która w ogóle nie wymaga od Ciebie niczego w zamian. Nie wymaga niczego w zamian, oprócz tego, że po prostu poddasz się. Poddasz się. Poddasz się pod ojcowską rękę, która Cię pogłaszcza, która Cię podniesie, która w ogóle zaspokoi każdą Twoją potrzebę. Nikt inaczej nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, tak powiedział Jezus. Jeżeli ktoś widział Jego, jeżeli ktoś poznał Jezusa, to poznał Ojca. Przyjdź dzisiaj do Jezusa. Jak można to zrobić? Po prostu przez akt woli. Akt swojej woli. Sprawdź, co jest za naszymi słowami. Sprawdź, co jest za naszymi słowami. Po prostu powiedz do Niego. Daj mi się poznać. Nie chcę już być więcej sierotą. Nie chcę być już więcej sierotą. Nie chcę. Nie chcę czerpać poczucia własnej wartości od innych ludzi. Nie chcę czerpać poczucia własnej wartości od ludzi, którzy mnie zawodzą. Nie chcę. Nie chcę być zależny od innych. Chcę po prostu zobaczyć, jak bardzo mnie kochasz. Przyjdź dzisiaj do Niego. Jezus jest Panem.